Ten przepis robiłem ostatni raz 10 lat temu. Boczek na zimną patelnię, wytapiamy tłuszcz i zlewamy do szkła. Na patelnię masło, woda, mąka, tłuszcz z boczku, sól. Mieszacie, zdejmujecie z ognia. Dodajecie dwa jajka po kolei. Jeśli nie planujecie panierować, na początku dajcie więcej mąki, by było gęstsze. Dodajcie posiekane jalapeno, usmażony bekon, starty cheddar. Do lodówki na 30 minut. Lepicie kulki. Możecie też panierować w jajku i na przykład panko. Smażycie do złocistego koloru. Szybki dip, ser kremowy, kwaśna śmietana, posiekana dymka, sok z limonki. Pora jeść, a...